Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Wracamy po trochę długiej przerwie z recenzjami. Dzisiaj recenzja książki Mentalność Epoki Brązu, którą napisał Bronze Age Pervert. Taki pseudonim sobie wybrał autor. Zapraszam. I wracamy z taką książką bardzo dziwną. Taką książką, którą ciężko jednoznacznie polecić. Aczkolwiek ma parę zalet i parę wad. Przede wszystkim myślę, że ta recenzja da Wam mały obraz, dla kogo ona jest. Zaczynamy. Bronze Age Pervert, nie wiadomo kto to jest. I na samym początku tej książki on mówi, że to nie jest książka, tylko to jest takie napomnienie, manifest. Było tam słowo po angielsku, które tu wyświetlę. I teby tutaj próbuje teby się może odciąć od tego, że to jest faktycznie książka, jego opinia. Też nie bez powodu napisał ją pod pseudonimem. Bo w tej książce od razu Ci muszę zwrócić uwagę, że pojawia się i seksizm, i rasizm, i takie dość podejście, można powiedzieć, mocno radykalne, albo raczej takie, które coraz rzadziej się spotyka w tym świecie pełnym tej politycznej poprawności. I od razu tutaj musisz się przygotować, że tej politycznej poprawności tu nie będzie. Książka jest po angielsku, nie ma tłumaczenia po polsku, także jeśli Cię interesuje, to musisz ją po angielsku przeczytać. Także tyle wstępu, tyle małych ostrzeżeń. Jeśli chodzi o całą strukturę książki, jest podzielona na cztery rozdziały, cztery części. I część, która była ciekawa, moim zdaniem, to część pierwsza. Część druga to była to jakby ocena sytuacji obecnej według tego perwerta z epoki brązu. Także ta sytuacja obecna była strasznie nudna, strasznie męcząca, rzekłbym nawet. Bardziej mi się podobało to, co on widzi jako ideał człowieka i to coś, do czego powinniśmy dążyć. To były ciekawe rozdziały oraz rozdział taki ostatni, gdzie mówił o potencjalnych zmianach, które muszą nastąpić, takim, można powiedzieć, duchu dziejów, który musi zawiać, żeby się coś zmieniło. I to było interesujące. To było interesujące. Wiesz, autor tutaj ubóstwia jako, można powiedzieć, że ideał ludzi z antycznej Grecji. Uważa, że to byli ludzie faktycznie silni i ludzie, którzy potrafili tworzyć swoje życie, rzeczywistość i byli wolni. Też on ma ogromnie się podnieca taką wolnością, byciem na otwartych przestrzeniach, takim też no, takim bardzo romantycznym, powiedziałbym, że obrazem tego, jak życie człowieka powinno wyglądać. I to też musisz od razu zauważyć, że trochę pod tym względem ta książka, rzekłbym, że może nie jest infantylna, ale jest taka mocno naiwna i mocno ubóstwiająca taki ten pierwotny żywot człowieka, gdzie on czuł wolność, gdzie on wyjeżdżał na podróże, gdzie on był piratem, poza wszelkim prawem, gdzie on tworzył sam swoje prawo. To są wartości, to są takie rzeczy, które ubóstwia autor. I właśnie widziałem recenzję, jest jeszcze jedna recenzja tej książki na polskim YouTubie, polecam Wam ją zobaczyć, a przynajmniej zobaczyć pierwsze 10 minut z tej recenzji Pająki. Autor tego kanału zrobił taki performance a propos tego, co ten gość mówi w tej książce. I ten performance tak jakby świetnie oddaje esencję taką esencję, co autor tu próbował przekazać, po co ta książka jest napisana. Bo ja się też dowiedziałem właśnie od gościa z recenzji Pająki. On wspomina, że ta książka jest jakby 4chanowa, czyli z tych czeluści internetu wręcz ona się wygramoliła na zewnątrz. Ja znalazłem ją przez czytanie komentarzy na jakimś kanale, nie pamiętam jakim, ale ten temat mnie zaciekawił, w sensie ten tytuł. Bronze Age Mindset. Stan umysłu, mentalność epoki brązu. I to jest taka część, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli będziesz tą książkę czytał. To właśnie na to, gdzie on mówi o pewnej mentalności, w pewnym stanie umysłu i pewnym też dążeniu do innego świata, dążeniu do własnej wolności, dążeniu do, można powiedzieć, też takiej duchowej, głębokiej satysfakcji w życiu. Bo, tak jak dla autora, to jest oprócz tych rzeczy, o których wspomniałem, takiej wolności faktycznie fizycznej, takim bycie trochę poza prawem, bycie kimś, kto chodzi, odbywa przygody, wypływa w morze, to też daje takie rady, też dość śmieszne często, jeśli chodzi o sytuacje z kobietami, daje takie rady. Wiele rzeczy tu można po prostu odrzucić
i są takie w ogóle niepotrzebne, rzekłbym, a wiele rzeczy znowu jest takich bardzo głębokich, które dają do myślenia. Wieloma autorami się popiera w tych swoich rozważaniach. Jednym z nich jest Nietzsche, często pojawia się tu odniesienie do Nietzschego, ale też do wielu innych, mniej znanych. Jung też się pojawia. No, wielu ludzi, o których pewnie gdzieś słyszałeś, ale też takie filozofie, których ja na przykład nie czytałem, się tu pojawiają też. Także bardzo tak jakby, raz, że ten autor ma tak jakby szeroką wiedzę, jest oczytany, a z drugiej strony takie różne głupoty wpisuje, takie bardzo naiwne rzeczy. Może to tak miało być, może to jest taki zamysł. Jak dla mnie ten rozdziały, te treści o takiej wartości swojej pracy, wartości człowieka, takiego głębokim poczuciu sensu, to było coś, co mnie interesowało i to było ciekawe. I też te kwestie faktycznie, można powiedzieć, tego bycia człowiekiem lepszym, tego jak ludzie byli lepsi, zdaniem autora, właśnie przed współczesnością. On mówi o renesansie jako chyba ostatniej epoce, gdzie jeszcze uważał, że mężczyzna, że człowiek to był taki faktycznie rozwinięty osobnik w pełni, podczas gdy potem już jest równia pochyła i ta cywilizacja spada. Jedną z rzeczy, którą stwierdził, że zniszczyła cywilizację, też było równouprawnienie kobiet. Także tak jak mówię, ta książka jest pełna takich rzeczy bardzo kontrowersyjnych, których ja bym nie powiedział i z którymi oczywiście bym się też nie zgodził, ale ogólnie ma taki ciekawy powiew takiej potrzeby wolności, takiej potrzeby, można powiedzieć, że ułożenia świata w taki sposób, żebyśmy zobaczyli, jak pewne wartości głębsze mieli ludzie wcześniej, na przykład właśnie w epoce brązu i jak teraz z niektórych z tych ciekawych, można powiedzieć, że takich dających moc, pewną siłę, aspektów możemy skorzystać lub możemy w swoim życiu ich poszukać. I to jest ta największa wartość. On mówi, to ja wspomniałem wczoraj w filmie, że jeśli by ktoś próbował, patrzył, stanąłby z zewnątrz, miałby dostęp do człowieka na przestrzeni dziejów, to gdyby patrzył na człowieka pod względem psychicznym, fizycznym, mentalnym, duchowym, gdyby szukał takiego najlepszego konia, najlepszego ogiera do wyboru na przestrzeni wieków, na przestrzeni mileniów, on mówi, Bronze Age Pervert mówi, że mimo naszej technologii, mimo tego, gdzie jesteśmy, to bylibyśmy daleko w tyle, bo wybór padałby na ludzi z antycznej Grecji, czy nawet z Rzymu, czy właśnie ludzi, którzy mieli trochę inne podejście do życia pod tym względem głównie takiej przygody, takiego poczucia ryzyka, odwagi, potrzeby przestrzeni, potrzeby przebywania, odbywania przygód, potrzeby piractwa na przykład, bycia trochę poza prawem, bycia tworzenia swojego prawa. I to jest takie fragmenty zawsze takie sprawiają, że o, ale to jest super napisane, ale to jest ciekawe, też bym tak chciał, sobie myślisz, a potem zamykasz książkę i wracasz do życia, gdzie tak nie jest. I taka chociażby, można powiedzieć, że cień taki platoński tej wolności, w której on mówi, fajnie sobie o nim poczytać. No ale też czemu właśnie on mówi o tym, jak ten ogier, jakby ktoś wybierał tego ogiera z ludzkości na przestrzeni mileniów, dlaczego antyczny ogier? Dlaczego w antyku byli ludzie tacy, w antycznej Grecji, tacy silni, tacy rozwinięci, tacy też z taką odwagą, gotowi na ryzyko. I w renesansie też mówi też o podbojach na przykład kolumbijskich, o Kortezie i tych wyprawach, gdzie wiadomo, zarzynano ludzi, niszczono po prostu pierwotny ludzi, nawet nie pierwotnych, tylko tubylców. On tak jakby ubóstwia tą siłę białego człowieka, ubóstwia ten conquest, czyli to zdobywanie, bo mówi, że tak, mówi się teraz, naucza się, że to była technologia, że dzięki prochowi, że dzięki strzelbom mogliśmy podbić, zdobyć te tereny wtedy. Z tym, że on mówi, że wiele razy, w wielu sytuacjach już prochu nie było, już nie było strzelb i tak naprawdę mieczem zdobywano te tereny, zarzynano odwagą, gdzie jeden na stu czasem bywało ludzi, niszczono ich, zabijano, przejmowano tereny, grabowano, gwałcono kobiety itd., itd. On mówi, że ta siła to jest coś, co powinniśmy odszukać ponownie w sobie. I podobnie, no takie trochę niczańskie, wiadomo, te teorie
pod tym względem tej odnalezienia własnej siły i też pewnej słabości w obecnej kulturze, obecnej sytuacji, obecnym patrzeniu też na świat. I to jest coś, co na pewno w jakiejś mierze można by zauważyć, nie? Tą słabość naszego obecnego życia. W tym sensie, że nie ma już co odkrywać, nie ma już co podbijać. Jest tak, jakby jesteśmy w takim komfortowym pudełku, gdzie już tak jakby człowiekowi ciężko jest żyć na takim poziomie jak kiedyś. W tym sensie też, że on mówi, że przyszłość będzie taka, że tacy ludzie jak on, tacy ludzie z tą mentalnością z epoki brązu stworzą swoje jakieś państewko, gdzie będą, albo stworzą swoją firmę, gdzie będą wojownicy, bo on też upuszcza właśnie zabijanie się, bycie wojownikiem, bycie żołnierzem, życie na krawędzi, ryzyko, gdzie będą bronić innych państw na przykład, gdzie będą podnajmować ich, czyli tą firmę, tych ludzi z mentalnością brązu, gdzie dzięki nim państwo będą się bronić, tak jakby nie będą mieć swoich armii, bo już będą czy to za słabe, czy nie będą w stanie zbudować swojej armii, obronić się same. I takie ciekawe rozważania, rozmyślania, bardzo teoretyczne, bardzo tak jakby daleko sięgające, często właśnie trochę trudne do traktowania na serio. I to jest ta książka, brzmiała jak taki jakiś wielki troll czasem, a czasem brzmiała jak takie coś, co tak ciekawie opisuje tą utraconą wolność człowieka, która w tych wiekach wcześniejszych była. I jeszcze to, co wspomniałem o tych antycznych ludziach. To, co on bardzo cenił, to nie tylko to, że byli gotowi do walki, nie tylko to, że byli właśnie agresywni, dbali o ciało, ducha i o psychikę, ale też to, że wtedy wiara, w tamtejszy paradygmat bogów sprawiał, że człowiek mógł więcej. W tym sensie, że mówi, że jak ktoś na przykład wszedł na wojnę, czy czuł się naznaczony przez jakiegoś Boga, czy można powiedzieć, że czasem stracił świadomość, coś zrobił tak jakby poza sobą, czy w innym stanie świadomości, to tak jakby było wtedy, można powiedzieć, że założenie, że został przejęty przez danego Boga, że został dotknięty iskrą danego Boga i to sprawiało, że zrobił te rzeczy, na przykład zrobił jakiś wielki czyn lub że zrobił coś na przykład złego czy niepoprawnego, wykraczającego poza moralność. I tak jakby obie te rzeczy sprawiały, że człowiek nie miał poczucia winy, nie czuł się źle za często i mógł więcej, mógł tak jakby wychodzić poza człowieczeństwo, poza te działania przyjęte, bo czasem gdzieś tu obok był jakiś tam Bóg, który mógł na niego wpłynąć. Takie to politeistyczne myślenie, jak to właśnie mówi tutaj Bronze Age Pervert, było przydatne po prostu w tym, jak ci ludzie działali, co ci ludzie potrafili zrobić. I stąd wzięli się liczni herosi, aby czujący właśnie błogosławieństwo bogów i działający razem z tym. I teraz wiadomo, o co chodzi. Często nie jest ważne, czy jakiś Bóg by cię pobłogosławił, tylko to, że myślisz, że cię pobłogosławił, gdy masz świadomość taką, że to się właśnie stało i wiesz, wszystko idzie po twojej myśli. Trochę jak Jestem na tak, czy w jakichś innych filmach, gdzie takie rzeczy się dzieją. Także to jest ciekawy fragment, to są ciekawe fragmenty. I jeśli chodzi o taką historię, która do mnie przemówiła, która bardzo mi się podobała i oddaje też taki tryb myślenia tego Bronze Age Perverta, gościa z epoki, z mentalnością epoki brązu, to historia Hipokleidesa, bodajże tak on się nazywał, gdzie jakiś król miał wydać córkę za mąż i zrobił 7-dniowe jakieś zawody, gdzie paru chłopów, Greków, walczyło w różnych dziedzinach i psychicznych, i fizycznych, i jakichś tam kurtuazyjnych, nieważne. Robili różne rzeczy. I ten Hipokleides po prostu był najlepszy z nich wszystkich. Był na czele i na końcu, gdy król już miał robić, zrobił już taki bankiet, gdzie mieli ogłosić tego, kto wyjdzie za tą córkę. On mówił też właśnie, tam wspomina, że no, to nie było tak, że to się żeniło wtedy, biorąc pod uwagę tylko ród czy status, ale też się brało inne aspekty osobowości, bo wtedy, gdy się to złączyło, kobiety z mężczyzn z różnymi aspektami, to wychodziło fajne dziecko i tak się wtedy patrzyło. Jeszcze coś powiedział takiego, że dziecko ma umysł z matki, a charakter z ojca. Takie rzeczy bierze, nie wiadomo skąd i o nich mówi, ale nieważne.
wracając do historii Hipokleidesa, to jest ten ostatni bankiet. Wszyscy się bawią. Hipokleides co zrobił? Nachlał się, stanął na rękach i zaczął tańczyć na stole na rękach. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że wtedy, wiadomo, chodziło się w tych sukniach, w tych szatach. Także szata, gdy stał na rękach, wiadomo, w jaki sposób się ułożyła. Wiadomo, co to zatańczyło razem z Hipokleidesem. I tym samym król już nie chciał mu oddać córki, a Hipokleides powiedział, że i tak jej nie chciałem. Wziąłem sobie udział, bo wziąłem. I jestem najlepszy, bo jestem, ale teraz zatańczę na rękach, bo to mi się podoba i pójdę sobie dalej. To jest takie to właśnie poczucie, które z tej książki wychodzi, takiej postawy z jednej strony zaangażowanej, z drugiej wolnej, z jednej strony frywolnej, a z drugiej bycia kimś faktycznie dobrym w tym, co się robi na przykład, bycia kimś w tym świecie ważnym, ale też potrafiącym zrezygnować ze świata. Ciekawe podejście, ciekawa postawa, książka taka trochę właśnie do tego myślenia angażująca, ale pod wieloma względami trudna, pod wieloma względami bez sensu, pod wieloma też względami miejscami po prostu słaba i nieodpowiadająca rzeczywistości. Tak bym, wydaje mi się, że ktoś tak oderwany jest od rzeczywistości, że pisząc tą książkę tak by rezygnujemy z całego tego miejsca, do którego doszliśmy tutaj i musimy się odgrodzić jakimś tam budynkiem, musimy się odgrodzić jakąś przestrzenią i jakbyśmy chcieli wziąć niektóre rzeczy, o których on mówi, musielibyśmy całkiem zrezygnować ze świata, w którym żyjemy, co jest oczywiście niemożliwe, ale czyta się to ciekawie i można powiedzieć, że takie to poczucie wolności można czasem odnaleźć w tej książce, taki powiew, której czasem nam tu brakuje. Dziękuję bardzo za oglądanie Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga, już wkrótce i recenzji w tygodniu. Do zobaczenia, cześć.